Jak uczy doświadczenie, wielokrotnie osoby, które widzą jakieś zdarzenie, nie chcą później uczestniczyć w postępowaniu, nie chcą oficjalnie występować w charakterze świadka. We wszystkich sprawach świadek może wnosić o to, aby jego przede wszystkim miejsce zamieszkania było poufne, to znaczy tylko dla sądu wiadome, bądź dla policji, jeżeli to policja wcześniej prowadziła postępowanie, i wtedy ten świadek jest wzywany w taki sposób, jak to sobie życzy, to znaczy może wskazywać dowolne miejsce, na które będzie korespondencja wysyłana, i co więcej, ten adres będzie zabezpieczany w ten sposób, żeby nawet do stron ta informacja o miejscu zamieszkania świadka nie dotarła. Z reguły tego rodzaju czyny będą oczywiście miały postać wykroczenia, więc one będą zagrożone karą najsurowszą, karą aresztu 3 miesięcy, ale z reguły wymierzane za tego rodzaju czyny kary będą karami pieniężnymi. Jeżeli wyobraźcie sobie taki modelowy przykład, że jest świadek, który widział to zdarzenie i jest dokument, z którego wynika, że szkoda została sporządzona, wysokość szkody jest w jakiejś określonej kwocie, to jest kwestia nawet godziny, dwóch rozpoznania tego rodzaju sprawy. I już jest wyrok. Już jest wyrok. Oczywiście on jest nieprawomocny, przysługuje od niego odwołanie. Kiedy widzimy, że coś złego dzieje się na przystanku, czy w taborze miejskim, czyli tutaj tramwaj, autobus, czy chociażby szybka kolej miejska, możemy reagować. Możemy zadzwonić, przede wszystkim poinformować odpowiednie służby. Czy to anonimowy telefon 112 na policję, bądź do Straży Miejskiej numer telefonu 986.